A więc w tym materiale przejdę już do gameplay tags. Bez przeciągania, będziemy potrzebowali zmiennej public, który będzie naszym kontejnerem. Nazwę to uProperty i użyję addDefaultsOnly. Wykorzystam typ zmiennej fGameplayTagContainer i nazwę to jako pwnTagContainer. I skompilujmy. Zaraz będziemy mieli taki drop-down menu i zwizualizujecie, w jaki sposób będziemy mogli to wykorzystać. OK, przejdę teraz do postaci. Nasz charakter teraz ma coś takiego jak edit. Jest to taki drop-down, gdzie pamiętasz, tworzyliśmy misję przy tworzeniu naszych postaci. I ja dodam też taki tag, który będzie wpływał na dodawanie nam nieśmiertelności. I tak będziemy mogli robić efekty. Żeby dodawać nasze tagi, musimy przejść nie do editor, ale do project settings. Tutaj mamy zakładkę gameplay tag. Są to takie tagi, które są lepsze niż te zwykłe tagi, które mieliśmy przy naszej postaci, tak? Bo jeśli wpiszę na przykład tutaj przy nasz base enemy class defaults, to mamy zwykłe tagi. Tam mam uszeregowane i skategoryzowane, więc możemy sprawdzić, czy na przykład jest jakaś misja w tej kategorii, czy bezpośrednio musi być to. Dokładnie ten tag, czy tag na przykład, który jest nad tym, ale posiada ten tag. Więc teraz, gdy mam nasz tag container, będę chciał dodać wokół tego mechanikę. I ja dodam też własny przycisk. Ten własny przycisk będzie odpowiadał za akcję, która będzie dodawała nam tag. I ja użyję tutaj kolejną akcję, więc co zrobię, to skopiuję. Naszym punktem będzie tutaj na przykład nasz Immortal Tag Action. To dodam. OK. I dodam nową funkcję. To będzie zwykła, pusta funkcja. Void. Tutaj nam Stamina Reduction. Dodam Void at Immortal Tag. OK. Dodam teraz to jako body, czyli generuję definicję. I tutaj, żeby dodać taki tag, musimy wykorzystać nasz fgameplay, w sumie mamy nasz pwn tag container i użyjemy funkcji addTag. Tutaj troszeczkę się inaczej to robi, bo musimy sprecyzować nasze tagi bezpośrednio z naszego projektu i do tego się wykorzystuje skeszowany tag, żeby za każdym razem tego nie wykorzystywać. Pozwól, że zamknę to i będziemy głównie pracować na charakterze i tu możemy dodać na przykład taką wersję, bo tylko będzie to nasz skeszowany, to będzie private, nie chcemy, by nic do tego miało dostęp i użyjemy tego jako fgameplay tag. I nasz gameplay tag to będzie immortal tag. Żeby skorzystać z tego tagu, musimy go sprecyzować w naszym project settings. Więc tutaj dodaję nowy tag, klikam to i nazywam to immortal. Będzie to bezpośrednio tu dodane, tak? Gdy mamy ten tag, nie będę chciał otrzymać żadnych obrażeń i damy na zwykły przycisk. Więc teraz, gdy mamy nasz immortal tag, będziemy chcieli go określić w konstruktorze. Po to, że daliśmy immortal tag, to on jeszcze nie do końca wie, który ten tag z tego gameplay tagu ma być użyty. Więc tutaj mogę użyć nasz immortal tag i tutaj oczywiście jest trochę mniej intuicyjna rzecz. Nasz immortal tag będzie potrzebował fgameplay tagu. fgameplay tag pozwoli na wykorzystanie requesta. Widzimy, że mam request gameplay tag i wtedy on sprawdzi bibliotekę naszych gameplay tagów i uzyska tag o tej nazwie, którą podaliśmy. W naszym przykładzie jest to immortal. To jest tag o tej nazwie. I teraz już wiemy, że mamy sprecyzowany w naszym private immortal tag, tak? Musieliśmy określić jego domyślną wartość. Jego domyślną wartością jest pozyskanie z requesta immortal. I teraz, gdy będziemy mieli dodawanie naszego tagu, tutaj, gdzie jest nasz add immortal tag, używamy nasz immortal tag. I to właściwie tyle. I teraz będę potrzebował również akcji, tak, którą mieliśmy wcześniej. Zobaczmy, gdzie tutaj jest. Tutaj mam na przykład interacting i ja dodam w tym przykładzie, no może dam po prostu to, przy shooting, tylko dam na przykład immortal tag. Naszą funkcją będzie tutaj nasz immortal, tak, nie gameplay tag, tylko add immortal tag, czyli nasza funkcja, więc dodamy to i teraz, gdy mamy funkcję, w której będziemy mogli, powiedzmy, otrzymywać obrażenia, czyli take damage, zobaczmy, gdzie my to mamy. Mamy landed, take damage, zobaczmy, def function, nie mamy take damage, nie możemy ustawić, czyli if, zrobimy ifa. Gameplay tag container. Jest nasz pwn, może tak container. O, pwn tag container has. Może mieć tak, byle jaki. Może być na przykład nad klasą, czy has tag exact, czyli ten wybrany przez nas.
i my nie mamy pod tą klasą jakichś innych, które mogą być sprawdzane, więc damy dokładny ten tag. I to będzie nasz oczywiście immortal tag. Jeśli mamy immortal tag, to chcemy mieć jakąś mechanikę. No i żeby to lepiej wykorzystać, to no oczywiście damy to raczej to w tym miejscu. I teraz myślę, że no jeśli mamy jakiś tag immortal, czy jesteśmy nieśmiertelni, otrzymujemy obrażenia. To raczej powinno działać na odwrót. Jeśli mamy immortal, no to wtedy nie otrzymujemy. A więc daję wykrzyknik. Odwracam dany wynik, tak? Odwrócone i tylko wtedy, gdy nie mamy tego tagu, otrzymam obrażenia. Do naszego input action będziemy potrzebowali przycisku jeszcze, więc tutaj, żeby to dokończyć, to przejdę do naszej postaci. Tutaj mamy nasz punkt input. Widzimy, że no też możemy de facto wypróbować to, czy nam to zadziała. Jeśli kliknę play, zginęliśmy. Jeśli dodam tak, immortal, widzimy, że tworzy nam to w takim edytorze. Teraz mamy w class defaults immortal. Zobaczmy. Otrzymaliśmy 0 obrażeń, bo tak blokuje wszystko. A my chcemy dynamicznie to dodać, czyli usuwam ten tag. I teraz do naszej zakładki input. Tutaj jest tego naprawdę dużo. Zobaczmy character, movement, input, input. Nie mogę tego nigdy znaleźć, ale po prostu mogę zawsze pisać input. I dodam tutaj nową funkcję. To będzie IA. Immortal tag. I teraz przy input użyję image default i stąd dodam plusik i to będzie nasz immortal tag i damy to na przycisk tab. Zapisujemy. Teraz nasza postać wybiera stąd nasz IA immortal tag, tak żebyśmy mieli tą akcję i teraz to możemy właściwie zapisać. Przejdę jeszcze szybko do kodu C++, skompiluję to. Świetnie. I teraz przejdę do mojego kodu. Widzimy, że biegną, ginę. Teraz odpalam play i klikam literkę tab. Ok, zobaczymy tutaj, czemu mi to nie zadziałało. Mamy naszą funkcję, tak, tutaj mamy naszą postać. Tutaj jest nasza funkcja immortal tag. No i tutaj mamy shoot action. No a powinniśmy mieć coś innego. Powinniśmy mieć immortal tag action. I teraz powinniśmy to mieć dynamicznie dodane. Skompilujmy, zobaczmy, czy to działa. No i teraz mogę ustawić nasz play. Klikam tab. Widzimy, że otrzymuje 0 obrażeń. Widzimy, że na przykład staminę tracimy, więc jeszcze szybko możemy dodać tak, że jeśli mam ten tag staminy, dodajemy go, no to wtedy akurat nie możemy tracić staminy na tagu immortal. I mamy tutaj start running. I tu mamy nasz stamina reduction handle. Sama funkcja nam się przyda, tak? Nasz timer handle. Ale już redukowanie niekoniecznie, więc tutaj możemy dać zwykłego ifa i właściwie możemy skopiować to, co mieliśmy przy naszym take damage. No właściwie możemy też to zrobić. Pamiętaj, że odwracamy. The spawn tag container has tag exact i to będzie immortal tag. I odwracamy tą wartość z wykrzyknikiem. Teraz dodajemy nawias klamrowy i wklejamy to tutaj. O. I daję teraz, widzimy, że to nasz zamyka naszą funkcję, ale troszeczkę się przestawiło. I teraz nawet po dodaniu takiego tagu na tabie nie powinniśmy tracić w ogóle staminy. Możemy to szybko nam zobaczyć. Z powrotem przechodząc naszą postać. Widzimy, że biegnąc, nad ignorując ich, tracimy. Ale jeśli kinę tab i klikam shift, no to nic mi się nie dzieje. Przeciwnicy za mną biegną i mogą mi zadać obrażenia. I też moglibyśmy ustawić na przykład jakąś regenerację życia. Więc na przykład moglibyśmy zrobić tak, że jeśli minie jakiś czas przy naszej postaci, no to on to się na przykład zregeneruje. I żeby coś takiego zrobić, to na przykład gdy mamy start interaction, możemy tutaj, gdy mamy nasz stop running, gdzie mamy to nasz stop running tutaj,
Więc już mam nasz stopranik. Możemy ustawić kolejny timer. Ja dodam to do private tutaj, na przykład ftimer handle i to będzie tutaj regenerate, na przykład stamina renew i zrobimy to samo. Dodamy nam funkcję void stamina renew i tutaj dam błąd renew. Teraz klikam show context, regeneration może będzie lepiej. I tutaj dodam stamina regeneration handle. I teraz ty to dodamy, co będziemy mogli zrobić, to stworzymy nową definicję i tym razem będziemy po prostu wykorzystamy to. No, jeśli nasza stamina jest mniejsza od 100, czyli tutaj zawraca, zmieniamy to. I wtedy, co zrobimy tutaj, widzimy, że mam ifa, dajemy klamrowy i tutaj dodamy plusy. I to samo będzie przy naszej aktualizacji, czyli jeśli nasza postać, musimy dodać jeszcze coś innego, bo chcemy sprawdzić, że nasz timer nie jest aktywny. Pamiętasz, że użyliśmy coś takiego, że mieliśmy isTimerActiveByHandle, to się nam przyda. Bo użyjemy tego, żeby sprawdzić, czy timer na przykład nie jest aktywny, czyli jeśli mamy poniżej staminy i nasz stamina reduction handle nie jest aktywny, tak? Bo jeśli jest poniżej 100 i jest aktywny, to nie, to gdy nie jest aktywny, bo nie chcemy, żeby się to regenerowało, to będziemy mogli to ustawić i będzie się to działo za każdym razem, gdy odpuścimy, tak? Więc teraz, gdy mamy nasz stop running, tutaj gdy mamy nasz clear timer, stamina reduction handle, akurat tak, to możemy tutaj ustawić nasz timer, czyli get word, get time manager, set timer i tutaj używamy nasze stamina regeneration, this ampersand fp curse i teraz weźmiemy naszą staminę, czyli regenerację, regeneration i używamy teraz nasz interval, bone, settings, interval moglibyśmy też ustawić swój własny w sumie, pole settings, stamina, interval i true. No i teraz, gdy też będziemy mieli stówkę, tak, czyli w tym przykładzie if stamina jest mniejsza od 100, wtedy gdy to byłby false, to co zrobimy, to użyjemy else i z naszego else'a użyjemy get word, get time manager, i stąd clear timer i użyjemy nasz stamina reduction handle, regeneration handle, tak, więc tutaj sprawdzamy, czy nie ma. Zobaczymy teraz, czy to zadziała. No, zapomniałem dać średnikę niestety, więc wróci nam błąd. Muszę jeszcze raz, Ctrl Shift B. OK, odpalamy playa. Jeśli teraz biegnę, puszczam, to widzimy, że się odnawia. Biegnę, puszczam, widzimy, że się odnawia. Biegnę, puszczam, widzimy, że się odnawia. Na przykład postaci mnie tutaj blokują, ale widzimy, że się odnawia, tak? Puszczam, odnawia się. No i moglibyśmy dodać też inny interwał. Widzimy, że możemy oszukać naszych tutaj AI, tak? One będą za nami chodzić, próbować, czasem mogą się zbugować. Widzimy, że możemy szukać naszego AI. No i też możemy ustawić jakiś punkt zaczepienia. I nawet teraz także, gdybyśmy mieli takich tutaj aktorów, moglibyśmy to dostosowywać. Moglibyśmy też ustawić ich z różnych miejsc, żebyśmy mieli więcej trochę miejsca. Tak, żeby na przykład biegnął ten stąd, ten stąd, ten stąd. Czyli możliwości są nieograniczone. Teraz klikając play, widzimy, że biegną z różnych miejsc, możemy spróbować gdzieś wejść i tym samym próbować oszukać naszych AI. Widzimy, że teraz zgłupieli, no i teoretycznie moglibyśmy ich wyszczerać, tak? W ten sposób moglibyśmy to skończyć. To tyle, myślę, że dało Ci to naprawdę ciekawy wgląd do budowania mechanik. C++ jest również bardzo elastyczny i pozwala na budowanie ciekawych mechanik. Widzimy teraz, że mamy staminę, ona się regeneruje. Jeśli na przykład użyję nasz tag, czyli mam to na tabie, to teraz nie będę mógł nawet tracić staminy, jeśli będę to używał.